Nazywam się Marta Wiśniewska. A ja Klaudia Płużyńska. Jesteśmy fizjoterapeutkami w Centrum Rehabilitacji Multimed przy ulicy Prostej 69 w Warszawie. Przybliżymy temat schorzenia, jakim jest kolano skoczka. Jest to kontuzja, powstała wskutek rozwoju stanu zapalnego spowodowanego długotrwałym przeciążeniem kolana. Powstające zmiany więzadła rzepki z czasem doprowadzają do jego osłabienia, a ostatecznie nawet do zerwania. Kontuzja ta dotyka głównie osoby aktywne fizycznie i sportowców, którzy często wykonują ćwiczenia polegające na gwałtownym podbieganiu, nagłym zatrzymywaniu się oraz takie, które są oparte na licznych wyskokach. Entezopatia więzadła rzepki objawia się bólem przedniej części kolana, utrudniając tym samym nawet chodzenie. Wyróżniamy 4 stopnie zaawansowania entezopatii. W stopniu pierwszym ból jest krótki, powysiłkowy, w stopniu drugim ból występuje podczas rozgrzewki, zanika w czasie treningu, pojawia się ponownie po wysiłku. W stopniu trzecim ból jest od początku do końca treningu i po nim. W stopniu czwartym występuje naderwanie bądź zerwanie więzadła rzepki. W celu diagnostyki kolana skoczka niezbędny jest dokładny wywiad, badanie funkcjonalne oraz badania dodatkowe, takie jak USG, rezonans magnetyczny, RTG. W przypadku tej kontuzji stosuje się leczenie zachowawcze, a ostatecznie operacyjne. Leczenie zachowawcze jest bardziej pożądane. Można je podzielić na 2 etapy. Pierwszy etap ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych. Stosuje się tu fizykoterapię, taką jak laseroterapia, fala uderzeniowa bądź ultradźwięki, zimne okłady, farmakoterapia, jeśli ból jest bardzo duży, ale należy pamiętać, że jest to tylko leczenie objawów, a nie przyczyny. Ograniczenie aktywności fizycznej i unikanie ruchów nasilających dolegliwości bólowe, terapia manualna w przypadku ograniczenia ruchomości stawu, kinezytaping, który działa przeciwbólowo i przeciwobrzękowo. Drugi etap to trening funkcjonalny. W celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu tej kontuzji konieczne jest wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, zwłaszcza mięśni czworogłowych oraz poprawa wytrzymałości więzadeł na obciążeniu. Dużą uwagę przywiązuje się tu do ćwiczeń ekscentrycznych, które najmocniej wzmacniają więzadło. Dodatkowo ważną rolę odgrywa rolowanie mięśni najbardziej napiętych oraz rozciąganie mięśni przykurczonych. Leczenie operacyjne jest stosowane, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi efektów lub gdy ból stopniowo nasila się i uniemożliwia wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego. Zwykle zabieg chirurgiczny polega na artroskopowym usunięciu uszkodzonej tkanki. Po leczeniu operacyjnym konieczne jest wdrożenie właściwej rehabilitacji. W celu zapobiegania powstawania zapalenia więzadła rzepki niezbędny jest odpowiedni dobór obuwia oraz obciążenia podczas treningu, regularny odpoczynek oraz dokładna rozgrzewka. Na konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne zapraszamy do Centrum Rehabilitacji Multimed w Warszawie przy ulicy Prostej 69.